Czy masz świadomość? Do napisania tego opracowania sprowokowała mnie panująca powszechnie, nawet w środowiskach medycznych, opinia o ich znikomej wartości odżywczej i leczniczej. W Europie pierwszy raz właściwości lecznicze grzybów opisał Hipokrates w IV wieku przed naszą erą. Trzeba jednak zaznaczyć, że grzyby częściej były wykorzystywane w medycynie ludowej Chin, Japonii, Malezji niż w Europie, gdzie spożywano je przede wszystkim ze względu na ich zapach i smak. Wartość dietetyczna i lecznicza tych ostatnich, czyli pieczarek, boczniaków, twardziaka czy grzybów mun, będących w naszym kraju w oficjalnym obrocie w sprzedaży, nie odbiega od grzybów dziko rosnących. Bożena Muszyńska, jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Bożena Muszyńska, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani profesor, dlaczego warto jeść grzyby? No to pytanie, gdyby rzeczywiście chcieć uczciwie na nie odpowiedzieć, to by nam zajęło wiele godzin. Natomiast na pewno warto jeść, dlatego że są, jeżeli chodzi o zawartość substancji dietetycznych, one są też zaliczane jako tak zwana w tej chwili żywność funkcjonalna czy superżywność, ale pod względem składników dietetycznych zawierają wszystko, co właściwie powinniśmy wprowadzać do organizmu w takiej codziennej, zbilansowanej diecie, a więc są doskonałym źródłem węglowodanów, białek i to białek bardzo dobrze przyswajalnych, wolnych aminokwasów, ale też są świetnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto błonnik pokarmowy, no i te dodatki, czyli właśnie to coś, co powoduje, że zaliczamy je do tak zwanej superżywności, bo albo funkcjonalnej żywności, bo jest to ściśle zdefiniowane. Żywność funkcjonalna to taka, która w codziennym jak gdyby spożyciu dostarcza nie tylko te podstawowe substancje, które musimy spożywać, ale również takie, które wpływają na działanie prozdrowotne i właśnie to profilaktyczne dla naszego organizmu, zwłaszcza w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych tak zwanych, ale w ogóle wszelakich schorzeń. Przede wszystkim są bardzo właśnie istotne ze względu na wspomaganie trawienia. Dobre trawienie i dobre wchłanianie to jest podstawa zdrowia i podstawa właściwie właśnie tej profilaktyki przeciwko wszelakim schorzeniom. Ja przyznam szczerze, że to, co teraz pani mówi, było dla mnie wielkim zaskoczeniem, kiedy mniej więcej to samo powiedziała mi moja ciocia Hania jakieś 2 miesiące temu, czy zwracając uwagę na pani wystąpienia. I byłem w szoku, nie ukrywam, że byłem w ciężkim szoku, bo przez 40, no już 9 lat żyłem w takim przeświadczeniu, że grzyby to tylko kwestia smaku, takiego dodatku, który właściwie nic nam nie daje. No i jak już powiedziałem, byłem pod wielkim wrażeniem, ale zaraz, no po prostu coś tu jest nie tak. I zacząłem drążyć temat i faktycznie pani wystąpienia, pani książki mówią zupełnie coś innego niż byłem karmiony przez prawie przez większość życia. Więc pani profesor, pytanie, jakie są trzy najważniejsze mity i odpowiadające im fakty związane z grzybami? No oczywiście tutaj tych mitów było bardzo dużo, bo to nawet co pan już podpowiedział, że smak i aromat to nic takiego. Otóż to jest nieprawda, dlatego że gdyby nie smak i aromat, to byśmy praktycznie nie jedli. Proszę spróbować się postawić w pozycji człowieka, który tak jak na przykład wiele osób w COVID-zie utraciło zmysł powonienia.
tutaj jest problem w ogóle z jedzeniem. Jest wiele osób takich jak na przykład osoby starsze, dzieci, które cierpią wręcz na właśnie jakieś problemy z odczuwaniem łaknienia i wtedy tylko właśnie to pobudzenie zmysłów poprzez aromat, zresztą to jest też w leczeniu wielu chorób, w anoreksji, że wzmaganie apetytu, wzmaganie właśnie poprzez działanie aromatu jest niesamowicie istotne, więc aromat jak najbardziej jest ważny, tylko teraz co to jest aromat grzybowy? Bo grzyby mogą pachnieć, oczywiście to co my rozumiemy tak najbardziej mocno przez zapach grzybów, czyli te typowe grzyby, takie jak borowiki, podgrzybki i tak dalej, które pachną nam tym tak zwanym zapachem umami, to jest ten piąty smak, również który odczuwamy, związany z obecnością aminokwasów egzogennych, takich jak tryptofan, czy tyrozyna, czy fenyloalanina, które właśnie też są typowo aminokwasami występującymi w mięsie, ale właśnie tym pobudzającym, euforyzującym efektem. Natomiast rzeczywiście no, inny mit, który jest związany z przepraszam, właśnie z tymi tutaj takimi powtarzanymi problemami, że są ciężkostrawne. Otóż tutaj też jest to jakiś błąd, dlatego że ta ciężkostrawność wynika z tego, że grzyby zawierając błonnik pokarmowy w postaci przede wszystkim tych węglowodanów, które są nierozpuszczalne w wodzie, takich jak chityna, który oczywiście jest, tak jak powiedziałam, błonnikiem pokarmowym, czyli włóknem, które w jelitach w jakimś stopniu przez pewien czas może przebywać, ale to jest substancja, która związek, który wszystkim bardzo łatwo ulega acetylacji w jelitach. Dzięki temu tworzą się chitozany, które bardzo łatwo wiążą metale ciężkie i inne toksyny, co powoduje odtrumanie organizmu, ale też polepsza wchłanianie. No i to, co najważniejsze, chityna jest prebiotykiem, czyli jest właśnie tym włóknem, które szczególnie sobie ukochały mikroorganizmy bytujące w naszych jelitach i mikroorganizmy, które oczywiście spożywając tą chitynę żyją prawidłowo, prawda? Tak jak powiedziałam, substancja prebiotyczna, ale też ją przerabiają do takich prostych kwasów nieorganicznych jak kwas propionowy, butylowy, które z kolei wykazują silne działanie przeciwzapalne dla naszych jelit. Oczywiście wszystko to powoduje zwiększenie szczelności, zwiększenie wchłanialności, a wiadomo, jeżeli składniki odżywcze, z jednej strony te, które są toksyczne, są związane i one zostaną wydalone wraz z tymi chitozanami, natomiast no, to, co jest potrzebne, aby dostało się do krwiobiegu, następnie zostało transportowane no, wszystkim do mózgu, mówi się o tej osi jelita-mózg, a więc ta podstawa naszego codziennego życia, żeby jeść zdrowo i jeść to, co powoduje, że te substancje prozdrowotne są w organizmie i one będą nas odżywiać, to jest niesamowicie ważne, to jest pewna podstawa. Te jelita to rzeczywiście nie tylko, że to jest powiązanie z mózgiem, bo stamtąd dzięki temu przenoszą się te substancje, ale to jest rzeczywiście coś, co jakby decyduje o zdrowiu całego organizmu. No i jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że w grzybach znajduje się tak bardzo dużo substancji odżywczych, o których już wspomniałam, również witaminy, również te wszystkie dodatkowe, no to wysycenie organizmu tymi substancjami powoduje to, że nie chce nam się jeść, jesteśmy wysyceni. To było mylnie wiązane z ciężkostrawnością, natomiast to jest, zresztą ja zawsze też tutaj przypominam osobom w moim wieku, powiem tak już, tutaj prosto za komuny jedliśmy zapiekanki z pieczarkami, nikt nie chodził głodny. Te pieczarki świetnym były zastępnikiem mięsa, którego wtedy w ogóle brakowało. Także tutaj tych mitów, kolejne mity, czy dzieci mogą jeść grzyby. To często słyszę, że to również od dietetyków, że dopiero gdzieś tam w okolicach 12 roku życia. Otóż nie, w momencie kiedy dziecko, tak jak mówi kalendarz, prawda, ten jedzeniowy, zaczyna jeść warzywa, zaczyna jeść owoce. Jak najbardziej można wprowadzać grzyby w postaci zwłaszcza zup, które będą wręcz dzieciaki uodparniać, bo tam z kolei w zupach jest najwięcej tej frakcji znowu węglowodanów, ale tych polisacharydów rozpuszczalnych w wodzie, które właśnie w trakcie gotowania przechodzą do wody i wtedy to właśnie dzieci
dzieci no są jak gdyby tutaj, jest im podawany naturalny taki immunostymulator, jakim właśnie są te związki. A więc tutaj to są chyba te takie najbardziej znane mity. A ja pamiętam z dzieciństwa, uwielbiałem chodzić na grzyby do lasu. Natomiast te grzyby u mnie w rodzinie były raczej od święta. A może pani nam powiedzieć, ile powinniśmy jeść grzybów? Tak, rzeczywiście one były od święta, dlatego że no to, co się zgromadziło w sezonie, no to to było gdzieś tam marynowane, zabezpieczane, suszone, no i wiadomo, rezerwowane na okres Wigilii, no bo nikt sobie z nas chyba nie wyobraża Wigilii bez grzybów, bez tego aromatu, więc to oczywiście z tego wynikało. Natomiast no te uprawy też w Polsce cały czas troszeczkę kuleją, bo jeżeli nawet u naszych sąsiadów zobaczymy na Węgrzech czy w Niemczech półki grzybowe, to tam jest ich znacznie więcej tych pochodzących z upraw, więc ja już nie mówię o krajach azjatyckich, gdzie no, ilość gatunków jest nieprawdopodobna, więc rzeczywiście tutaj to jest związane, my takim oczywiście jesteśmy krajem, który pieczarką stoi teraz, może już nie jesteśmy na pierwszym miejscu, tak jak byliśmy jednym z największych producentów, trochę spadliśmy na czwarte miejsce, ale pieczarka to jest właśnie gatunek, który uprawiamy. W ofercie mamy teraz dwa gatunki, bo znaczy dwa gatunki, jeden gatunek, ale w odmianie białej i brązowej. Ta brązowa właściwie jest bliższa tej naturalnej pieczarce. Gdzieś tam w prawach się zadziało, że farmerowi amerykańskiemu na początku XX wieku przez przypadek wyszły białe pieczarki. No one oczywiście się zaczęły marketingowo podobać bardziej niż te z tą melaniną, która nadaje właśnie barwę skórki kapelusza pieczarki i się świetnie sprzedawały. No teraz wracamy do tej brązowej, która no jest odżywczo ciekawsza, bo ma mniej wody, ma lepszy aromat, bo taki przypominający grzyby leśne. Natomiast ile ich jeść? No tu jest bardzo dużo badań na temat, ile jeść grzybów i w zasadzie naukowcy w badaniach klinicznych na różne sposoby próbowali się do tego właściwie dowiedzieć, bo były takie doniesienia z Japonii, że ludzie po 40 powinni jeść 300 do 400 gramów świeżych grzybów, oczywiście po przetworzeniu, aby prawidłowo działał układ nerwowy, obwodowy i ośrodkowy, czyli żeby jak gdyby stymulować regenerację nerwów. No w tej chwili są takie przekazy, że nieważne ile tych grzybów dziennie, byle codziennie, czyli systematycznie, przynajmniej 1 do 2 gramy sproszkowanych jako dodatek do jakiejkolwiek potrawy, bo oczywiście nie każdy ma czas codziennie sobie coś tam przygotować z tych grzybów, ale rzeczywiście tutaj grono moich przyjaciół, współpracowników już w tej chwili właściwie jest to pewien objaw paniki takiej w cudzysłowie, bo kiedyś taki właśnie telefon miałam, że rozmawiałam z zaprzyjaźnionym profesorem i on mówi, wiesz Bożena, ja muszę biec do sklepu, bo nie zjadłem dzisiaj grzybów. Także jeżeli się ten nawyk systematyczności tutaj taki pojawi, to myślę, że ten 1-2 gramy sproszkowanych grzybów, które możemy sobie sami wysuszyć, przygotować i żeby się suplementować jak najbardziej. To jest to, o co chodzi. Ta systematyczność to jest bardzo ważna. Zresztą to samo potwierdzają badania kliniczne, czy w przypadku miażdżycy, czy w przypadku depresji. Także to jest coś, co wynika ze wskazań. No tak, to proszkowane to jest jakieś wyjście, bo powiem szczerze, pierwszy raz usłyszałem gdzieś panią, że pani mówi właśnie o tych 300-400 gramach, no się za głowę złapałem, bo mówię, kurka, jak ja mam jeść codziennie grzybów, to jest taka zgrzewka w sumie. Nie, to nie jest tak dużo. Porządna zupa to jest 0,5 kilograma, co najmniej. Słucham? Porządna zupa to jest co najmniej 0,5 kilograma. No tak. No dobrze, a jakie właściwości lecznicze ma ten wspomniany przez panią już boczniak, pieczarka i twardziak, tak zwane shiitake? Mówię na wstępie o grzybach, które rozumiem na co dzień w sklepach możemy kupić. Tak, oczywiście, z tym, że tutaj trzeba na to trochę popatrzeć szerzej, bo o ile twardnik, bo w tej chwili się nazywnictwo troszkę zmieniło, twardnik japoński to jest jeden gatunek, no pieczarka, tak jak powiedziałam, w sklepach mamy białą, brązową,
coś, co producenci nazwali portobello, czyli po prostu dojrzałe owocniki pieczarki brązowej, to boczniaków takich w uprawach jest około 60 gatunków. U nas są przede wszystkim boczniak ostrygowaty, różowy, cytrynowy i mikołajkowy. To są te gatunki. I teraz tak, no, można powiedzieć, że grzyby generalnie mają pewien wspólny mianownik działań i mają, każdy z nich ma coś dodatkowo, bo ma czegoś więcej. Natomiast to, co jest wspólne dla wszystkich gatunków, to na pewno właśnie działanie immunostymulujące, bo wszystkie zawierają polisacharydy, które są silnie immunostymulujące albo immunomodulujące. A co to znaczy immunostymulujące? Czyli podnoszą jak gdyby właściwości naszego układu odpornościowego, czyli wzmagają jego najczęściej działanie poprzez aktywowanie komórek odpornościowych. I tutaj na przykład w boczniaku jest chociażby pleuran, a w shiitake bardzo znany lentina, to jest chyba taki od najdawniej znany polisacharyd o działaniu immunostymulującym. Zresztą lentina z twarnika japońskiego jest też składnikiem leków, zarejestrowanych leków, bo mamy po prostu w tej chwili w takim konwencjonalnym leczeniu onkologicznym też leki grzybowe. Ich jest niewiele, co prawda 4 i to w Europie akurat nie, ale w wielu krajach tak. I właśnie w tych lekach wykorzystuje się konkretne frakcje polisacharydowe, właśnie takie izolowane, i stosuje się głównie podczas leczenia takiego w trakcie właściwie radio i chemioterapii, aby pomóc pacjenta w przejściu przez ten bardzo trudny czas, bo wiadomo, ile jest objawów ubocznych tego akurat tych rodzajów terapii. Można powiedzieć, że właściwie wszystkie te gatunki działają właśnie to, co mówiłam, prebiotycznie, czyli one są wskazane jako, no my mówimy dużo o preprobiotykach, prawda? Czyli o ile probiotyki to bakterie, to prebiotyki to jest jedzenie, jakby pożywienie dla tej, no nie tylko bakterii, bo w jelitach mamy również grzyby, dla tej właśnie mikrobioty, której jest na przykład w jelitach aż 800 gramów. Wszystkie te gatunki, można powiedzieć, że działają bardzo silnie antyoksydacyjnie, czyli przeciwutleniająco. Tych utleniaczy wokół siebie, zwłaszcza teraz się zaczęła zima, jesień, no generalnie się trochę gorzej odżywiamy, ale tych utleniaczy mamy, no ze względu chociażby na palenie w piecach, coraz więcej w powietrzu. No a te związki, które po prostu są bardzo chytre na elektrony w związkach w naszym organizmie i chcą zmieniać w ten sposób, znaczy zabierając te elektrony, zmieniają struktury, powodują właściwie często rozpoczęcie stanów zapalnych, no jak stan zapalny, to różne choroby. A więc tutaj właśnie substancje takie jak związki fenolowe, jak witaminy, nawet biopierwiastki, którymi grzyby są też bardzo dobroczynnie tutaj nam je oferują. Związki takie typowe, jak na przykład jeden z najsilniejszych antyoksydantów, ergotioneina, który znajduje się w pieczarkach. No i bardzo ciekawa rzecz, w tych wszystkich gatunkach znajdują się związki przeciwmiażdżycowe, między innymi lowastatyna. Rekordzistą, jeżeli chodzi o zawartość tego związku, są boczniaki akurat. I rzeczywiście w badaniach klinicznych robiono taką procedurę, że pacjentom chorym na miażdżycę, no właśnie z tym podwyższonym poziomem bardzo mocno cholesterolu, przez miesiąc podawano taki odwar wykonany właśnie z boczniaka ostrygowatego, podawano to pacjentom przez miesiąc i udało się u pacjentów obniżyć poziom cholesterolu do takiego fizjologicznego. Także rzeczywiście te boczniaki tutaj w takim działaniu jak przeciwmiażdżycowe, to oczywiście też i tutaj jest powiązane z tym przeciwcukrzycowe, które zresztą te wszystkie gatunki też wykazują. Też takie bardzo fajne działanie przeciwbakteryjne, przeciwdrobnoustrojowe, to takich właśnie badań w tej chwili udowadniających, no zwłaszcza w momencie, kiedy szukano różnych surowców, które będą działać przeciw, no chociażby wirusowo, i tutaj też te polisacharydy grzybowe właśnie takie działania wykazują. Tak jak wspomniałam, działania witaminizujące, ponieważ grupa witaminy B, ale no,
ciężko nie wspomnieć o pieczarce, która jest świetnym źródłem prekursorów witaminy D3 i samej witaminy D3. Nawet czytałam takie opracowania, gdzie ktoś tam udowadniał, że jeżeli by się zbyt dużo pieczarek jadło, to można tą witaminę przedawkować. No, wspomniany przeze mnie ergosterol, działanie przeciwnowotworowe, tutaj również tokoferole, czyli kolejne witaminy. Także no, Tych właściwości można wymieniać i wymieniać. Jest tego dużo, jestem pod wrażeniem. A jakby pani mogła wymienić 3 najpopularniejsze grzyby dziko rosnące w naszych polskich lasach, które warto zbierać właśnie ze względu na ich właściwości lecznicze? Z wiele lat jak gdyby badania, poszukiwania, udowadniania, bo bardziej tak mi na tym zależało rzeczywiście, o czym zawsze mówię, tych właściwości prozdrowotnych i leczniczych, no to najpierw myślałam, że to w ogóle jest tak, że głównie grzyby leśne. No troszkę one przegrały z tymi uprawowymi, aczkolwiek wszystkie uprawowe też występują w stanie dzikim. Ale oczywiście jak idziemy do lasu, taka osoba, która jest też miłośnikiem, jest takim mykofilem w lesie grzybów, to przede wszystkim szuka borowików, prawda? Borowiki, króle grzybów, tak jest przyjęte, no więc może o nich, ale powiem tutaj anegdotycznie, że na przykład borowik szlachetny jest chyba najmniej przebadanym gatunkiem i ja to rozumiem, bo jak ja znajduję borowika szlachetnego w lesie, to do laboratorium bardzo mi nie po drodze go zanieść. W związku z tym chyba rzeczywiście borowiki to my wolimy zjadać, suszyć, ciężko się z nimi rozstać. Natomiast no, jest to przykładowo jedno z najlepszych źródeł selenu. Selen jest generalnie tutaj na 4 stopniu utlenienia. Jest takim pierwiastkiem, którego w środkowej Europie generalnie nam brakuje. Jesteśmy wszyscy niedoselenowani, czyli w glebach jest mało, faktycznie nie ma w roślinach, nie ma u zwierząt roślinożernych, no i my na końcu tego łańcucha pokarmowego też nie mamy. No i to, co wiemy z statystyk, że właśnie to niedoselenowanie jest przyczyną wzrostu zachorowań na właśnie choroby nowotworowe. Jest to pierwiastek trudny w dawkowaniu, bo przekroczenie dawki też jest niebezpieczne, ale właśnie tutaj, tak jak mówię, my jesteśmy generalnie doselenowani. W grzybach selen się znajduje, ale rekordzistą jest borowik szlachetny. Tutaj ma najwięcej, bo ma aż 20 mikrogramów w gramie, no, co jest znaczącą ilością, a tak dużo ma, dlatego że grzyby mają tą przewagę nad roślinami, że grzybnia grzybów, bo tak naprawdę ten owocnik, który szuka grzybiarz, to jest zbita grzybnia, która się pojawia okresowo w wyniku stresu. Natomiast generalnie grzyby, nawet te, które wytwarzają owocniki, których jest 10%, mieszkają w glebie. I teraz te potężne ilości grzybni, które są w glebie, bo przecież wiemy, że największy organizm na świecie to jest grzyb, to jest opieńka miodowa występująca w Oregonie, która ma, jej grzybnia ma 886 hektarów. Więc jak sobie wyobrazimy, że taka grzybnia rozrastająca się w glebie może eksplorować tak potężne ilości gleby, to też może akumulować dużo różnych właśnie substancji. No oczywiście kurka, kapitalny grzyb leczniczy, jadalny, bardzo smaczny, bo takim właśnie, tak jak sama nazwa mówi, pieczarka, przepraszam, kurka, czyli pieprznik jadalny, prawda, pieprzny smak, która jest najbogatszym źródłem beta-karotenu, w sumie jaki mamy. Beta-karoten, bardzo ważna substancja, bo i przecież antyoksydacyjna znowu, i przeciwwirusowa, i przeciwdrobnoustrojowa. Ale właśnie w pieprzniku jadalnym jest tego beta-karotenu znacznie więcej niż, no, jak kogokolwiek zapyta, czy jakieś źródło kojarzy, każdy wymieni marchewkę, ale tu jest znacznie więcej, wręcz nawet pozyskuje ten beta-karoten z kurek. Zawiera też bardzo ciekawe enzymy, takie jak lakaza, które są stosowane do remediacji środowiska, ale też do remediacji, do prania po prostu, bo kiedyś jak wykryto lakazę, okazało się, że jest to związek, który świetnie upłynnia tłuszcz, czyli brud, no i tak zaczęła się kariera tego enzymu do właśnie dodawania do proszków, do prania, do oczyszczania ścieków, więc, ale w tej chwili lakaza jest też rejestrowana, patentowana jako substancja przeciwnowotworowa.
No i może wspomnieć taki bardzo ciekawy gatunek, bardzo aromatyczny, jeden z największych grzybów, jakie u nas wytwarza owocniki, już nie chodzi o grzybnie, tylko owocniki, bo aż do 15 kg, mój zresztą ulubiony taki faworyt, czasznica, czyli kiedyś purchawica olbrzymia. Czasznica to rzeczywiście grzyb, który rośnie w kształcie takich kuli, i przed, jeżeli są młode osobniki, jeszcze przed wytworzeniem zarodników, to są przepyszne, a jest to grzyb, który jest znany farmaceutom, polskim farmakopeom już gdzieś tam XVII-XVIII wiek, kiedy ten gatunek w farmakopeach, czyli takiej Biblii dla farmaceutów się znajdował. No i wtedy empirycznie przede wszystkim stosowano ten gatunek, cięto go na takie plastry, które stanowiły opatrunki, bardzo skuteczne opatrunki, dlatego że świetnie chłonęły krew, wydzieliny, a dodatkowo działały przyspieszająco gojenie. No oczywiście też ten grzyb był opisywany jako ekstrakty z tego gatunku, jako przeciwbruźlicze. No dzisiaj wiemy, że to wszystko za sprawą antybiotyków, które w tym gatunku występują, mianowicie kalwacyny, bardzo silnie właśnie przeciwdrobnoustrojowej, też aktywnej przeciw prątkom gruźlicy. Także każdy z gatunków, tak jak powiedziałam, są te wspólne działania, ale też tak jak każdy ma jakąś specyficzną substancję, to ma jakieś właśnie dodatkowe walory. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Powiem tak, że tego prawdziwka borowika to tak, ja pamiętam z dzieciństwa, że zanim jak zawsze go znalazłem, to się bardzo cieszyłem. Kurka też znajoma, ale ta czasznica, w ogóle w życiu tego nie widziałem, nie jadłem, więc tu mnie pani zaskoczyła. To rośnie tak w lasach? Tak, i to w lasach takich, żeby się nawet wiele osób nie zapędziło do takich lasów, bo takich lasach powiem może tak prozaicznie, byle jakich, czyli takich, gdzie prawie nie ma trawy, są ziemia jest wapienna, a grzyb ma aromat według mnie po wysuszeniu dużo lepszy niż borowik szlachetny. I kapitalnie się nadaje na robienie steków, kotletów. Ja tutaj tak z obserwacji, to kto u mnie próbował czasznicę, to był... Ale wiele takich właśnie zaskoczeń ja obserwuję, bo też kiedyś tutaj jak jedliśmy, jak pierwszy raz mój mąż zjadł jajecznicę z maczużnikiem bojowym, to powiem szczerze, że jak się odwróciłam, to widziałam, że język i talerz są w bliskim spotkaniu. Także tych grzybów takich, które rzeczywiście, bo my kojarzymy trufle, że są takie zaskakujące smaku, ale dużo jest właśnie tych takich o tym aromacie umami, a niektóre nawet, powiem szczerze, bo jestem akurat wegetarianką i większość osób uwielbia smardze, które oczywiście rosną w ogrodach, bo ze stanu nie możemy naturalnych ich pozyskiwać, bo są grzybami pod ochroną, ale tutaj dużo osób opisuje w sezonie, w kwietniu, że im w ogrodach wyrosły. No i powiem szczerze, że ja też raz w jakimś tam właśnie takim środowisku jedna zbierałam i mnie nie smakują, natomiast mąż był zachwycony, bo rzeczywiście jak się robi sos czy zupę ze smardzów, to zapach jest taki, jakby się gulasz gotowało mięsny, taki charakterystyczny. Ten smak umami jest bardzo wyraźny w niektórych gatunkach. Zresztą smardzy są rekordzistami, jeżeli chodzi o zawartość białka, tam jest 50% białka, bo często słyszę, że grzyby białka nie mają, no bo na przykład właśnie smardz jest taki bardzo bogaty białkowy. A pani profesor, czy można hodować boczniaki w domu? To znaczy tutaj wiele firm dystrybuuje baloty zaszczepione, ponieważ się trochę też uprawami zajmuje. No nawet teraz zakończyliśmy projekt ministerialny na wprowadzenie niektórych gatunków leśnych do upraw.
Więc powiem tak, no są sprzedawane baloty, które na przykład balot, co to jest? To jest taki worek polipropylenowy, najczęściej wypełniony odpowiednim podłożem, to jest najczęściej są to trociny drzew liściastych, na przykład bukowe, z dodatkami i jeżeli tam jest wprowadzona grzybnia, jak to się mówi tak w naszym slangu, zaszczepione, te trociny są grzybnią, to jeżeli taki balot ma się gdzie postawić, czyli ma się pomieszczenie, w którym jest dostęp światła, w którym jest wilgotno i da się tą wilgoć generować i jeszcze się ma urządzenie, które nam będzie dokładnie kontrolować temperaturę, to szansa na owocnikowanie jest. Czyli w bloku jest to chyba wyzwanie. No nie, w bloku to nie ma jak, bo nie mamy w bloku żadnych. Niektórzy gdzieś tam im się udaje na balkon gdzieś rzucić, to jak jest jeszcze taki, powiedzmy, wrzesień, kiedy jest jakaś wilgotność, kiedy to jakieś rzuty, czyli to owocnikowanie, bo najczęściej boczniaki, tak jak w uprawach, to jest do czwartego rzutu, czyli uprawnicy zbierają pierwszy rzut, potem wyrastają grzyby, drugi raz po paru dniach, potem jeszcze trzeci, potem czwarty, także to oczywiście może się w jakimś tam zakresie udać, ale nigdy to nie będzie spektakularne. Jest to najwyżej przyjemne, fajne, no jakaś taka zabawa. Jasne. Łatwiej je wylać na pieniek, tą grzybnię taką, którą można kupić na jakiś pieniek, którego się chcemy pozbyć z ogrodu, to pieniek zniknie, a jeszcze będziemy mieć boczniaki. Aha. A grzyby zaliczamy do świata roślin czy zwierząt? Bioróżnorodność, jaką w tej chwili mamy na świecie, mówi nam, że są dwie domeny, czyli jądrowe i bezjądrowe organizmy i te jądrowe z kolei są osobne, można powiedzieć, królestwa, rośliny, zwierzęta, no i grzyby i jeszcze są protista. Więc grzyby są zupełnie czymś osobnym, są organizmami, które kiedyś się zastanawiałam nad nimi, bo ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które uczono, że grzyby to rośliny, tak było w podręczniku do szkoły. No właśnie, bo rosną w ciemności, nie mają plastydów, no absolutnie one mają więcej, jeżeli już cech zwierzęcych, zachowań, że tak powiem, i właściwie ich biochemia, fizjologia bardziej przypomina organizmy zwierząt, ale absolutnie są tak specyficzne, że nie możemy w ogóle tutaj robić jakichś porównań. To jest osobne królestwo organizmów niesamowitych, które spowodowały to, że w ogóle jesteśmy, żyjemy, bo one zapoczątkowywały kiedyś w ewolucji procesy glebotwórcze, a jak powstawała gleba, to mogły się kształtować rośliny. Natomiast to, że rośliny się samodzielnie na przykład w lesie nie są w stanie odżywiać, bo gleba jest mało urodzajna, no, materii organicznej w postaci liści, zwierząt obumarłych, rośliny nie są w stanie przyswoić, to tylko grzyby mogą zamieniać tą materię organiczną do nieorganicznej, rozpuszczalnej wodzie, którą rośliny się mogą żywić. Także tu jest nieprawdopodobnie istotny obieg, to co powiedziałam, że właściwie te grzyby owocnikujące to jest tylko 10%, to są głównie te żyjące w związkach z drzewami, ale one warunkują ich życie. Po prostu by tych drzew nie było. Inna sprawa. Grzyby potrzebują tlenu, one zużywają tlen, oddają dwutlenek węgla do atmosfery. I jak to wiemy, 70% dwutlenku węgla, który jest w atmosferze, jest potrzebny do fotosyntezy roślin. No dobrze, a kiedy zaczęła się Pani przygoda z grzybami jadalnymi? Bo ja tak słuchając Panią dzisiaj i wcześniej też zapoznając się z materiałami, to tak się po prostu zastanawiałem, czy ja jestem jakimś ignorantem totalnym. Czy co takiego się stało, że w debacie publicznej przez lata ja takich informacji, o których Pani dzisiaj mówi, nie słyszałem. Trochę mnie uspokoiła ta informacja, którą przeczytałem na wstępie naszej rozmowy. Przypomnę, do napisania tego opracowania sprowokowała mnie panująca powszechnie, nawet w środowiskach medycznych, opinia o ich znikomej wartości odżywczej i leczniczej. To fragment z Pani książki.
jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych. Więc no, trochę się uspokoiłem, że może to nie tylko ja, tylko faktycznie tak się działo w naszej przestrzeni publicznej, że one były nieobecne z jakichś innych przyczyn. No i teraz tak, to jest dość trudne pytanie, dlatego że jeżeli chodzi o mój kontakt z lasem i grzybami, to jest odczuć go praktycznie, jak właśnie zaczęłam to bardzo sprawnie chodzić na nóżkach i ponieważ mój tato, trener kadry narodowej lekkoatletyki, odreagowywał trudy swojej pracy, którą uwielbiał, to była jego największa praca, pasja sport, ale druga takie coś, co właściwie zaszczepił we mnie miłość do natury, to był las, ale tu chodziło głównie o zbieranie grzybów. I pamiętam takie wycieczki już z takiego bardzo wczesnego dzieciństwa, gdzie właściwie z zaprzyjaźnionymi góralami tato chodził i mur za szichlu zbieraliśmy grzyby, zresztą na wakacje się jeździło mało ubrań, natomiast w walizkach były maszynki, słoiki, ocet. Ocet właściwie wtedy można było normalnie wszędzie kupić, to był ten jedyny artykuł. I tato robił marynatę i właściwie karmił mnie od dziecka. I potem gdzieś całe życie kochając grzyby, ja przede wszystkim świetnie się czuję w lesie, to wiele osób wie, że to co czujemy w lesie, ten zapach lasu, to właśnie jest zapach rozkładu tej materii organicznej przez grzyby na sposób tlenowy, to jest właśnie to, co lubimy. Niektórzy grzybiarze jak wchodzą, to mówią, o pachnie grzybami, będą grzyby. Poszłam na studia farmaceutyczne i kończąc studia, ponieważ lubiłam właśnie naturę, wybrałam katedrę botaniki i tam no tak dziwnie się zdarzyło, że moja praca magisterska dotyczyła podgrzybka, i praca była wykonana u profesora Grzybka, to taka koincydencja. Natomiast zadziwiło mnie to, że ówcześni badacze w Europie, takie zastanowienie, właściwie tato mnie żywił grzybami, a tutaj wszyscy naukowcy szukają toksyn w grzybach i to w grzybach jadalnych, jak gdyby taki był wyścig, że trzeba udowodnić, że nawet chociażby ten podgrzybek ma coś trującego. No i tak zaczęłam studiować różne doniesienia z krajów azjatyckich. Zdziwienie rosło, że jednak ten tato miał rację. Znaczy właściwie to nie było zdziwienie, tylko jakaś tam odpowiedź właściwie te jak gdyby zapytania, o co tu chodzi. No i początek był dość trudny, bo próbowałam to tłumaczyć, również nie znajdowałam zrozumienia. No i ciągłe takie wysłuchiwanie stwierdzeń, zwłaszcza jak się sezon grzybowy, taki mocny sezon grzybowy zaczynał, że mamy pierwsze zatrucie grzybami. No nie, tak, absolutnie nie jeść. Oczywiście jak patrzymy do roczników znowu statystycznych, do statystyk, to praktycznie na jednej ręce czy dwóch dłoniach najwyżej można te zatrucia policzyć. Nikt nie patrzy na zatrucia roślinami. Nikt nie patrzy na to, że nie ma takiego grzyba, koło którego jak staniemy, to nas zatruje, a rośliny takowe są. Natomiast no, oczywiście no, ten spektakularny efekt zatrucia muchomorem zielonawym, gdzie jeżeli lekarz otwiera już brzuch pacjenta i tam widzi wątrobę, która jest poddana rozkładowi lizie całkowitej, no to to rzeczywiście może spowodować niechęć. Ale to jest pewna nasza wada jako ludzi, że my jednak jesteśmy dość chytrzy, bo zawsze mówię, że jeżeli zbierasz, jeżeli nie masz oka biologicznego do grzybów, to pozostań z tymi z upraw. Natomiast jeżeli idziesz do lasu, to zbieraj tylko te, które na 100% znasz i nie ma tej zasady, o jeszcze jeden, bo mi brakuje, mam luz w koszyku. To jest normalna zasada, która też dotyczy roślin, która dotyczy, bo przecież w lesie mamy pełno trujących roślin. Mało tego, z domu wychodzimy, rośnie ligustr, on jest też trujący. 3 nasiona ligustru i dziecko jest nieżywe, także umiera po prostu w wyniku zatrucia. Także tutaj rzeczywiście ten 2012 rok to był przełomowy, 12 lat temu jeszcze w zasadzie ciągle to wszystko było u mnie też takim rozwojem, ale już nie wytrzymałam, że dlaczego tutaj się tak mówi źle, jak jest tyle dobrego. No i stąd rzeczywiście napisałam tą książkę, potem oczywiście doszło wiele tutaj etapów, bo również bardzo się cieszę, że mi się udało spowodować, że wreszcie
w ustawie Ministerstwa Rolnictwa pojawiły się grzyby, bo do tej pory mimo żeśmy grzybami stali, w sensie tutaj pieczarki, to nie było nic na temat uprawy grzybów. Zresztą dalej brakuje, jak się certyfikuje, jak się różne rzeczy tutaj robi, takich dedykowanych do grzybów opracowań, w sensie rejestracji. No ale już się dużo dzieje. Wydaje mi się, że bardzo dużo, może nawet za dużo już jest firm, które właśnie tymi produktami, suplementami grzybowymi nas zasypują. Natomiast na pewno trzeba je po prostu jeść. Ja pod wpływem Pani właśnie różnych informacji i wykładów zakupiłem ostatnio saszetkę 100-gramową. Pierwszy raz kupiłem smażkowane grzyby. Maczużnik bojowy. Co takiego? Nazwa mi się bardzo spodobała, taka wojskowa. Co on takiego ma i dlaczego warto go jeszcze zestawić z soplówką jeżowatą? Jest to, maczużnik bojowy jest moim ulubionym obecnie gatunkiem. Wspominałam, że jest wyśmienity, jeżeli chodzi o smak. Jest to gatunek, który na szczęście nie wypadł z listy grzybów dopuszczonych do obrotu komercyjnego, bo były przy dyskusji listy opracowano, no byłam tam powiedzmy, że tym motorem tworzenia tej listy, ale na poziomie już Unii Europejskiej właśnie chciano ten gatunek wyrzucić z tej listy, że jest tak zwaną, należy do tak zwanej novel food. Novel food, czyli nowa żywność, to jest żywność, która nie ma udokumentowanego zjadania przed 1997 rokiem. No i tutaj był cały duży problem, jak udowodnić tą jadalność tego gatunku. Szukaliśmy, udało się. Uratowały maczużnika, przepraszam, złote podkarpackie pierogi, w których jest jego około 10%. I rzeczywiście ten gatunek w tej chwili, przepraszam, który rośnie u nas w sadach, często jest mylony z Ophiocordyceps militaris po łacinie. Często mylony z ofiokordycepsami, to są gatunki, które występują, ofiokordyceps, zwłaszcza sinensis, który występuje powyżej 3000 metrów i to są te gatunki, które zamieniają owady w zombie. Maczużniki, czyli kordycepsy, tego nie robią. One rzeczywiście w sadach żyją na larwach, więc one są też pożyteczne dla sadowników, bo eliminują larwy pasożytów z sadów. Natomiast co w nim jest? Jest to gatunek, który przede wszystkim zawiera kordycepinę. To jest taki związek, który można powiedzieć, że praktycznie to jest ATP. ATP to jest związek, który potrzebny jest do pracy naszych mięśni, który bardzo szybko z żywności trafia do krwiobiegu, a następnie do mięśni. Działa, jak to się ładnie medycznie określa, ergogenicznie, czyli tak witalizująco, przeciwzmęczeniowo, zwiększa wydajność organizmu. Zresztą kariera tego gatunku zaczęła się od jednej z olimpiad, kiedy chińskie lekkoatletki pobiły swoje rekordy życiowe, wygrały wszystkie właściwie tam wtedy konkurencje lekkoatletyczne, sprawdzone dopingiem na to, czy coś, testami antydopingowymi, czy coś nie zażywa, okazało się, że są czyste. Natomiast po jakimś czasie wydało się, że one suplementowały się właśnie tym gatunkiem. Długo zresztą było takiego dylematu, czy je włączyć te grzyby na listę właśnie tych surowców, które są zakazane jako substancje dopingujące. Na szczęście nie stało się tak. Ten związek jest też również ciekawy, bo w tej chwili jest wprowadzany na rynek lek przeciwnowotworowy, a właściwie takim ważnym działaniu hamującym tworzenie się naczyń krwionośnych wokół guza, bo guzy, jeżeli to jest guz, to tworzą naczynia, aby się dożywiać, zabierać substancje odżywcze z organizmu. No i właśnie tutaj ten związek też takie działanie ma. Ma też takie... Chodzi o związek tego jednego grzyba z drugim, tak? Nie, związek, który w owocnikach występuje. Kordycepina. Nazwana od nazwy łacińskiej, prawda, kordyceps, kordycepina, czyli właśnie adenozyna, ATP, ma bardzo wiele działań. Ale to jest w ogóle gatunek przeciekawy, bo też ten taki intensywnie pomarańczowy kolor sugeruje karotenoidy.
w jego owocnikach, natomiast tutaj znajdują się bardzo specyficzne karotenoidy. I powszechnie, gdybym zadała pytanie osobom, które się cokolwiek interesują tymi substancjami naturalnymi, jak się rozpuszczają karotenoidy, każdy powie, że w tłuszczach. Natomiast właśnie w tym gatunku występują związki, które mają tak specyficzną budowę, że rozpuszczają się w wodzie z grupy karotenoidów. I one są pewną taką nadzieją też na działanie bardzo ważne w okulistyce, ponieważ no zespół plamki żółtej, prawda, choroby plamki żółtej, związany no też z wiekiem, one są bardzo powszechne, są chyba jedna z najbardziej powszechnych dolegliwości oczu, związana z utratą wzroku. Natomiast te badania, które zostały przeprowadzone, oczywiście są jeszcze przedkliniczne, w nich udowodniono, że ten związek, przedostając się do siatkówki, bo przechodzi przez barierę krew-mózg ze względu na rozpuszczalność, właśnie ma zdolność regeneracji nerwu wzrokowego, ma zdolność wspomagania regeneracji siatkówki. A dlaczego jest łączony z soplówką? Ale to przepraszam, jeszcze zapytam tu już tak bardzo prywatnie, ale jak już mam taką okazję, czyli, bo jestem okularnikiem niestety, czyli co, ten czujnik bojowy wzmacnia wzrok? To znaczy takie, tak jak powiedziałam, przedkliniczne badania na szczurach wykonano, gdzie szczurom po prostu uszkadzano nerw wzrokowy. I po miesięcznej kuracji takiego podawania paszy z maczużnikiem okazało się, że nie tylko ten nerw wzrokowy się zregenerował, ale szczury widziały lepiej. Miały lepsze ostrzeżenie w pewnych testach takie, no różne są tutaj, jak się wykonuje, taki efekt uzyskali. Więc to oczywiście jest kwestia, no ale samo to przenikanie, bo w ogóle wszystkie te związki z grupy karotenoidów i ksantofilii, one się o luteinie dużo słyszy, tylko z luteiną jest ten problem, że ona nie przenika bariery krew-mózg. Jest rozpuszczalna też zupełnie inaczej, ale to jest związek, który nie przenika. Oczywiście ona jest w plamce żółtej, ale no nie jesteśmy w stanie jej suplementować z pożywienia. A tutaj ten rodzaj barwnika jesteśmy, jest to, tak jak powiedziałam, wielka nadzieja. A soplówka jeżowata? Soplówka jeżowata to jest teraz taki numer jeden surowców, niesamowitych surowców, jeżeli chodzi znowu o nerwy, ale o regenerację nerwów w ośrodkowym, przede wszystkim układzie nerwowym, przez to, że soplówka ma taką substancję, właściwie substancję, wiele substancji, które stymulują ilość glikoprotein w naszym układzie nerwowym, bo to również obwodowym, które wpływają na odbudowywanie się neuronów. Długo uważano, że neurony się nie regenerują, że to jest związane z procesem starzenia. Otóż to jest nieprawda. To znaczy neurony się regenerują, ale jeżeli jest odpowiednia ilość naturalnych substancji, które je zmuszają do tej regeneracji, tak zwanego chociażby czynnika wzrostu nerwów. I właśnie soplówka ma związki, które podnoszą poziom w organizmie tej substancji, przez co ma silnie działanie regenerujące. Czyli tak jak powiedziałam, maczużnik to mięśnie w dużej mierze, soplówka to mózg, powiedzmy, bo oczywiście choroby neurodegeneracyjne, Alzheimer, Parkinson, to jest to, czego się wszyscy boimy. I żeby temu przeciwdziałać, to musimy stymulować organizm do tej neuroochrony. A ten gatunek rzeczywiście te związki ma. No i połączenie tych używów, które kiedyś tam zaproponowałam jednej z firm, żeby coś działało na obwodzie, na mięśnie, na siłę, na wytrzymałość, na organizm, a coś na głowę, to taki był właśnie pomysł. Ostatnie pytanie, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze pani nie zadał w temacie grzybów i jaka jest odpowiedź na nie? Szczerze mówiąc, ja właściwie trochę o tym powiedziałam. Nigdy nikt nie pytał, dlaczego one są tak fascynujące i jak by wyglądało życie bez nich, czy by w ogóle istniało. No i odpowiedź zaczęły naszą ewolucję. Bez nich po prostu nie istniejemy. Używamy je zresztą na co dzień, bo nawet jedząc sery, jedząc chleb, pijąc różne napoje, oczywiście tutaj też nie wypada wspomnieć nawet cały przemysł, piwo, ale piekarnie, to wszystko rozwija się
dzięki grzybom. Wiele kosmetyków, które używamy, też byśmy ich nie używali, gdyby nie grzyby. Nie mówię już o antybiotykach, właściwie początkach mykologii, w ogóle fitoterapii, która się właściwie datuje od momentu, kiedy Fleming wymyślił nam penicylinę, wynalazł i przecież wtedy dopiero zauważono surowiec naturalny i stwierdzono, że surowce naturalne to nie jest coś zarezerwowane dla znachorów, tylko jest to konwencjonalna metoda leczenia. No oczywiście wtedy mówiono o fitoterapii, bo właśnie uważano, że grzyby to rośliny. W tej chwili mówimy o mykoterapii, która bardzo silnie dopiero zaczęła się rozwijać od 1980 roku, kiedy zaczęto tworzyć listę grzybów medycznych. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani profesor Bożena Muszyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka między innymi książki Jadalne gatunki grzybów, źródłem substancji dietetycznych i leczniczych, od lat zafascynowana grzybami i ich prozdrowotnym działaniem. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.